Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek ze StarCrafta 2. No i dzisiaj oglądamy powtórkę. Zgodnie z tym zapytałem was właśnie, jakie odcinki byście woleli z tego StarCrafta. Czy powtórki, czy może jednak właśnie takie rozgrywki na żywo. No i ja w tym miejscu mogę powiedzieć spokojnie, że i te opcje będą jakby się pojawiały, ale ktoś napisał w komentarzach właśnie pod tamtym odcinkiem poprzednim ze StarCrafta, że no chyba wolałby jednak powtórki, więc dzisiaj zobaczymy sobie właśnie powtórkę. Terran przeciwko Terraninowi. Terranowi? Terraninowi? Nie wiem nawet jak to odmienić. No ale tak czy inaczej, w prawym dolnym rogu mamy czerwonego Leonda. Nieznanego gracza, którego spotkałem oczywiście gdzieś na drabince, na randomach. I czekajcie, czy ja tu sobie mogę przełączyć kolory, żeby były widoczne takie... No mniejsza z tym, chyba mniejsza z tym, bo już tu w tym momencie są postawione pierwsze raksy, postawiona rafineria, a w lewym górnym rogu oczywiście znany i lubiany całkiem na tym kanale Galzak, czyli ja. Gramy bardzo podobnie, choć nie do końca, bo oczywiście sproksowane drugie raksy już w tym momencie się budują w czwartej potencjalnie bazie nieprzyjaciela, czyli standardowa taktyka, jaką stosuję w przypadku pojedynku Terranina z Terraninem, TVT mówiąc krótko, czyli Fake Reaper Rush, jak ja to tak nazwałem roboczo, no ale ostatecznie nazwa ta całkiem się przyjęła, bo rzeczywiście jest coś w rodzaju sfejkowanego Rusha Reaperami. Ze względu na fakt, że oczywiście Rush Reaperami wygląda tak, że proksujemy dwa razy gatey, ja tymczasem tutaj w tym buildzie proksuję raz tylko raksy oczywiście, baraki. Proksuje raz baraki, drugie zostają w bazie. Wszystko ze sprawą faktu, że jeżeli przeciwnik tutaj podejdzie ERK, czego widać nie robi, bo on w tym momencie stawia sobie spokojnie drugą bazę, zaczyna robić Reapera i tym Reaperem będzie, jak widzicie, skautował, bo jest oczywiście strzałka. Jeżeli on podejdzie tutaj i zobaczy, że są tutaj te raksy, to stwierdzi, że okej, wszystko jest normalnie. On nie powinien zauważyć w tym momencie, że tutaj brakuje jednego ERK, które sobie przeszło na drugą stronę. Tego miejsca też teoretycznie nie powinien skautować, jak zresztą widzicie. Za chwilę, no, Reaperzy się tutaj miną. Oj, bardzo bliskie spotkanie trzeciego stopnia dwóch Reaperów. No i ja oczywiście jednego wysyłam z bazy, drugi za chwilę zrobi się tutaj w tych sproksowanych raksach. Jednocześnie tutaj podszedłem, jak widzicie, ERK i udało mi się uśmiercić jeszcze budującego ten command center na dole. Właśnie ERK nieprzyjaciela. Tutaj ten przeciwnik ubity. No i mamy starcie Reaperów. Przeciwnik zorientował się, że coś jest tutaj nie tak, jak być powinno. No i jaka jego odpowiedź? Buduje reaktor. Zaczyna dopiero w tym momencie budować fabrykę. Ma jednego Marinesa. No, sytuacja tragiczna. Jeżeli ja zdołam to dobrze wykorzystać, no to oczywiście to jest GG. To jest w tym momencie GG, nie ma fabryki, tutaj stawia oczywiście bunkier, niedługo będzie mógł produkować zwiększoną ilość Marinesów, co jest oczywiście bardzo opłacalne, no i ostatecznie udało się uśmiercić tego Reapera, no mam całkowitą kontrolę, przeciwnik tutaj wyciągnął ERK, żeby się bronić przed tym raszem oczywiście, no i z tych drugich raksów, sproksowanych raksów wychodzi trzeci Reaper, no i sytuacja naprawdę nieprzyjemna, zabijam oczywiście budowniczego fabryki, bo fabryka jest tutaj największym oczywiście zagrożeniem. Z fabryki może wyjść Cyclone, może wyjść Choke, może wyjść Helion, więc no to rzeczy, które no niestety tych dwóch Marinesów biegło do bunkra, no i ja straciłem tutaj jednego Reapera, zaczynając przy okazji budować fabrykę. Oczywiście kiedy się mikruje, ja nie mam jeszcze aż tak dużego doświadczenia, nie mogę sobie mikrować tutaj jednocześnie budować jakieś budynki, więc ta moja fabryka zazwyczaj jest opóźniona. No ale tak czy inaczej, staram się zrobić jednak przewagę, no widzicie, ta przewaga jest, mimo że przeciwnik postawił bunkier, mimo że ujujuj, będzie starcie za chwilę, nie, bardzo, gdybym był zorientowany, gdybym był tutaj cały czas patrzył na sytuację, nie robił rzeczy tutaj u siebie w bazie, bo ja tu oczywiście stawiam drugi command center, skoro to Fake Reaper Rush, no to oczywiście musi być follow up w postaci makro. No i przeciwnik Helion już się pojawił, jest czterech Marinesów. Jednego udało mi się ubić, ale ostatecznie straciłem wszystkich tutaj, niestety, wszystkich Reaperów. Fajnie było, jakby jeden został, stał gdzieś tutaj i cały czas wykonywał scouting po prostu. No tymczasem przeciwnik cały czas produkuje Heliony, cały czas produkuje Marinesów, no buduje drugą bazę, ale porównajmy sobie sytuację, ja mam 19 RK, przeciwnik 13, więc przewaga zdecydowanie, jeżeli chodzi o makro, na moją korzyść. Ja także kończę swój command center, choć przeciwnik zrobi to szybciej, no próbuje uciekać raksami, niestety tutaj nie do końca dobrze manewruje i one z całą pewnością zwieją w to miejsce, ale spłoną.
Mam swoich Marinesów i oczywiście Wdowia Mina. Rzecz w tym, że jeżeli robimy Fake Reaper Rush, przeciwnik myśli, że jest to klasyczny Rush, więc on stwierdza, że jeżeli Rush został zamknięty i sprawa została zakończona, to ja w bazie nie mam absolutnie nic. Bo bardzo często tak się zdarza właśnie, jeżeli się rushuje, że jeżeli no Rush zostanie nieudanie zamknięty, zakończony, no to tak naprawdę ten, kto rushował, no nie ma zbyt wiele w mainie, a tymczasem tutaj Wdowia Mina, Space Marinesi i dwa Heliony kończą swój żywot marnie. Dlatego właśnie ta Wdowia Mina, bo bardzo często przeciwnik overdefenduje taki rush, taki fake rush właściwie, no i później ma strasznie dużo jednostek, co chce natychmiast wykorzystać, atakując bazę, która jest teoretycznie nieprzygotowana. Dlatego właśnie Wdowia Mina tutaj, Wdowia Mina później potencjalnie tutaj, żeby ewentualnie taką kontrakcję bardzo szybko zakończyć, bo czołgi są nieskuteczne ze względu na fakt, że przeciwnik może już, on mógł mieć kilka czołgów już tak naprawdę w tym momencie i atakować mnie trzema bodajże powiedzmy czołgami. Więc no tutaj jak ja bym miał jeden, powiedzmy, czy dwa, to wcale by mi jakoś mocno nie pomogło, bo już miałem nieraz takie sytuacje, więc zdecydowanie wolę rozstawiać te agresywne Wdowie Miny, żeby przeciwnik, no, złapał się po prostu w pułapkę. Jeden z Helionów, który wyprodukowałem do obrony, właśnie jedzie na drugą stronę mapy, żeby zobaczyć, jak sytuacja wygląda. No i tutaj trzeba przyznać, że powoli przeciwnik nadrabia te straty werka, chociaż no ja oczywiście już drugą bazę też postawiłem, on ma ulepszony command center, dowództwo orbitalne, no i tu Helion oczywiście ginie. Takie było jego zadanie, on miał po prostu sprawdzić, co się dzieje, żeby nie marnować skana, bo on mi się w późniejszym etapie za bardzo jednak nie przyda. Jak wygląda sytuacja? Już postawiony, otóż to, follow-up, już postawiony port gwiezdny razem z Techlabem, no i oczywiście stoi tutaj jeszcze rdzeń fuzyjny. Follow-up Fake Reaper Rusha w postaci krążownika. Co tu dużo mówić, jest to zabójcze ze względu na fakt, że broniąc się przed Reaperami, przeciwnik zazwyczaj robi tak, Heliony, Space Marinesów albo czołgi. Rzadko się zdarza Cyclone, który byłby w tym momencie tutaj idealny. Przeciwnik robi Medivac, on gra zupełnie standardowo. Tutaj widzę, że o, leci Liberator prosto na moje plecy. O, widzicie, jestem na to w pewnym sensie przygotowany, ale chyba to nie wystarczy, żeby zatrzymać Liberatora. Zobaczymy. Sam nie pamiętam, powiem szczerze. Nie, to z całą pewnością nie wystarczy. No i ten Liberator się tutaj rozstawi, zobaczymy, ile on strat zada. Naprawdę uwielbiam te jednostki. Są, no, ajajaj, dwa, trzy, 4, 5 i 6. Jeszcze siódme ERK padnie od Liberatora. No i on się spłacił. On się mimo... O, jeszcze Space Marines mi tutaj wlazł niepotrzebnie. No i Liberator się generalnie spłacił. Rzecz w tym, że ja już powolutku swój krążownik wysyłam na drugą stronę mapy. No i co? I powolutku zwiększam także jakby swój potencjał militarny. Przeciwnik ma zdecydowanie więcej niewydanych surowców. No i ma zdecydowanie większą siłę, jeżeli chodzi o jednostki. Ja nie mam jeszcze +1/+1. Jeszcze nie zacząłem nawet tego ulepszać, stawiam wieżyczkę na wszelki wypadek, ulepszam sobie Yamato Cannon bodajże, tak to się, Yamato, działo Yamato po prostu, przetłumaczone zostało na język polski chyba, tak, działo Yamato. No i krążownik zbliża się powolutku do przeciwnika, tymczasem tutaj port gwiezdny numer 2, najprawdopodobniej przeciwnik wyskautował, no i już pojawia się w tym momencie Viking, więc no wprost, no może nie wprost kontra na krążownik, bo z Wikingami to bywa różnie, no i kolejne zabójstwa. Liczba zabitych 5, 6, 7, 8, 9. Oczywiście to tylko Marinesi, ale mimo wszystko, no widzicie, jak to wygląda, jak ciężko jest Marinesami bez Steama, bez Steampaka, jak ciężko jest pozbyć się tego cholernego krążownika. Pojawił się pierwszy Viking, ja tymczasem bombarduję, no... No i Viking ma oczywiście większy zasięg, ale Yamato Cannon jest w stanie go zdjąć. Viking nie żyje, numer 1. No i teraz focus fire na Vikinga, numer 2. Próba cały czas zestrzelenia tego krążownika. Czy to się uda? Viking pada, Space Marinesi także padają jeden za drugim. Krążownik ma jeszcze w tym momencie 171 punktów życia i ja bynajmniej nie zamierzam się wycofywać. 17 zabójstw, niszczę tutaj jeszcze laboratorium technologiczne. No i teraz postanowiłem zwiać, kiedy zobaczyłem właśnie dwa kolejne Wikingi po stronie nieprzyjaciela. Nienawidzę tej taktyki, którą przed chwilą zobaczyliście. Nienawidzę jej, naprawdę. Ja oczywiście krążownik naprawiam. Mam ogromne problemy, jeżeli przeciwnik turtluje. Dlatego zacząłem właśnie grać ten Fake Reaper Rush. Bo kiedy właśnie turtluje, czyli no całkowicie blokuje swoją bazę wieżyczkami, czołgami, czym się da,
i buduję krążowniki. Straszne miałem z tym problemy, więc stwierdziłem, że okej, Fake Reaper Rush jako wczesny atak, który może zakończyć grę potencjalnie i później follow-up we własne krążowniki, żeby skontrować w razie co krążowniki nieprzyjaciela. Mnóstwo tutaj rzuconych move w tym momencie, o ja strasznie źle pożytkuję w tym momencie surowce, no ale to ze względu na fakt, ze względu na tą agresję krążownikiem, która no, zżerała mi mnóstwo micro, no i krążownik numer 2, krążownik numer 1 lecą znowu do nieprzyjaciela, no i ja podchodzę tutaj także Space Marinesami. No ten z 18 zabiciami, zobaczymy czy on coś zrobi więcej. Stawiam oczywiście jednocześnie trzecie command center, no i tutaj dobudowuję dwa razy raksy. Tak naprawdę te krążowniki to jest też takie troszeczkę fejkowe zagranie, bo ja nie chcę tutaj iść w mas krążowniki, co się zdarza, bo to wymusza automatycznie kontrę. Ja wiedziałem, że przeciwnik idzie w tą kontrę. Jak widzicie, Wiking za Wikingiem wychodzi z portu gwiezdnego. No i on ma już w tym momencie ile? 8 Wikingów. Więc no, ja mam dwa krążowniki, które sobie absolutnie nie są w stanie z tym poradzić. Ojojoj, no i ten doświadczony krążownik. Wymyślcie mu jakąś nazwę za te zabójstwa, jakich tu dokonał. Chociaż, co tu się wydarzy? Pytanie. Są Marinesi, dwa czołgi rozstawione. No bardzo bezpieczna sytuacja. Ja nie jestem się w stanie przez to przebić w tej chwili. No i przeżył Medivac. No ale żaden z Wikingów też tutaj nie oberwał. No ale przeciwnik wie co się święci. No ja wbijam krążownikiem. Kolejne zabójstwa. 20-21, 22, 23. Aj no i niestety próbuję tutaj agresji na te czołgi, co absolutnie nie wychodzi i z tego powodu tracę ten doświadczony krążownik, który przy okazji zabija tutaj kilka ERK. No i odwrót. Taką decyzję podjąłem. Stwierdziłem, że nie ma sensu bić się z tak dużą przewagą liczebną nieprzyjaciela. Wycofuję krążownik, wycofuję wszystko. Wiem, że mam przewagę w makro, bo nie ma tutaj bazy. Tutaj także jej nie ma, więc jestem praktycznie pewien, że nic tutaj nie za bardzo nie zaskoczy. Zagrzebuję wdowie miny. Ajajaj, co tu się wydarzy? Mordercze wdowie miny. Z 8 Wikingów. Zostały 4 i to mocno poobijane. Z 8 czy tam 9, coś w tym stylu, bo on tam jeszcze dorabiał je w trakcie. No i sytuacja zdecydowanie, jeżeli chodzi o w tym momencie pojedynek na makro, zdecydowanie na moją korzyść. Trzecie command center stoi, czwarte za chwilę będę budował, produkuję wdowie miny, obstawiam się, mam 40 RK do 30, więc przewaga jest nieznaczna, ale jednak jest. No i w dalszym ciągu przeciwnik nie wie co się święci. Kolejne dwie wdowie miny lecą przez mapę. I one prawdopodobnie zajmą ten spot, żeby miał cały czas widoczność na to miejsce. No i czy idzie kontra ze strony przyjaciela? Naprawdę sam nie pamiętam, co tu się działo. Ja mam w tym momencie jeden do ataku tylko, to jest 12 minuta i tylko jeden do ataku. No mnóstwo surowców, no tak, w dalszym ciągu oczywiście to wydawanie surowców kuleje. No nie robię nawet w tym momencie, co tu się dzieje, robię kolejne raksy. Tak, okej, no tutaj była chwila przerwy, przeciwnik się zamyślił, znaczy coś tam miał pewnie do zrobienia. Widzę, że stawiana jest trzecia, wdowie miny się nie zakopały. Co tu się dzieje? Widzę trzecią bazę. No jestem dobrze przygotowany w razie co na atak. Mam plus jeden, zobaczmy co ma przeciwnik, jeżeli chodzi o ulepszenie. On nie ma żadnego ulepszenia. Pamiętajmy jednak, że początek to był jednak ten Fake Reaper Rush, gdzie makro praktycznie leżało, więc dlatego te opóźnienia, jeżeli chodzi o ulepszenie, jeżeli chodzi o jednostki, o ilość raksów, ekspansji i tak dalej, są dosyć późne. Bo początek był taki, czy ta wdowia mina przeżyje? Nie. No i sytuacja się komplikuje. Chciałem postawić czwartą bazę, no i nawet jej nie anulowałem. Straciłem tutaj wszystkie surowce. No i samobójczy atak na czołg. Ajajajajaj, fatalna sytuacja. I ostatecznie czołg nawet nie został zniszczony, ale no tak czy inaczej fatalna sytuacja, ale jeszcze wdowia mina pyknęła tutaj w Medivac. Dwie wdowie miny tutaj leżą. Zostało tylko i wyłącznie trzy jednostki do walki w zwarciu plus czołg. No ale to wystarczy, żeby zamknąć tą agresję. Fatalnie tutaj uderzyłem na nieprzyjaciela, no ale właśnie, to jest jakby pytanie, które przypuszczam, że zawrę... Oj, no te wdowie miny, ależ to kuje w oczy. One tutaj są w ogóle niezasypane, niezagrzebane, tylko sobie tak po prostu i ci Marinesi biegają koło tych wdowich min. Oni na pewno je widzą, no na stówę. No jasne, że widzą. Ale cóż. No i właśnie to jest... Często pojawia się... Znaczy... Pojawia się często. No. W sensie, jest taki dylemat, jeżeli chodzi o RTS-y. Co jest ważniejsze? Czy makro, czy micro? Micro to jest oczywiście to, jak poruszamy się jednostkami, jak walczymy, jak unikamy obrażeń podczas starć i tak dalej. Makro tymczasem to, jak budujemy swoją armię, jak... No i właśnie.
Głupota z mojej strony, te miny powinny się zagrzebać. No i trzecia baza po stronie nieprzyjaciela. Stoi! Jednak stoi. 38 RK do 53, więc przewaga zdecydowanie, jeżeli chodzi o ekonomię, na moją korzyść. Mnóstwo niewydanych surowców, no i armia powoli zaczyna rosnąć. Tutaj kolejne dwie wdowie miny idą, ale te tym razem z całą pewnością się zagrzebią, to pamiętam. One całą grę będą obserwować właśnie tą bazę i pilnować, żeby tutaj nic nie zostało zbudowane. Czy zostanie? Zobaczymy. Ale znowu mnóstwo wikingów po stronie przyjaciela, mimo że on wie, że ja już tych krążowników zasadniczo nie buduję. No, oczywiście wikingi są bardzo potrzebne w pojedynku TVT, ze względu na fakt, że strącają oczywiście mediwaki i strącają oczywiście liberatory, które są bardzo groźne ze względu na fakt, że kontrują czołgi. Ale no, problem polega na tym, że jeżeli zrobimy tych wikingów za dużo, no to one stają się tak naprawdę obciążeniem dla nas, a nie żadnym sensownym pożytkiem. Tutaj stawiam tymczasem czwarte command center, które oczywiście potencjalnie ma wylądować tutaj, gdzie zresztą... Nie, ono będzie lądowało... Okej, tu co się dzieje? Znowu wdowie miny. Wdowie miny zasypane i zadały oczywiście tym wikingom jakieś obrażenia, choć żaden... Nie, jeden został strącony, a cała reszta mocno poobijana, więc te dwie wdowie miny, mimo że padły ostatecznie, spłaciły się z całą pewnością. Dwa liberatory po stronie przyjaciela, 1-1 jeżeli chodzi o ulepszenia, u mnie także 1-1, mam... Nie, na czołgach też nic nie ma, no i się robi 2-2 u mnie tymczasem. U przeciwnika, czy on ma w ogóle... No on ma jeden i on robi... Nie, on ma podwójne, okej, on ma dwa razy stację inżynieryjską i robi plus 2 do ataku. Kolejna wdowia mina i kolejny wiking strącony. Te wdowie miny porozkładane tutaj przy bazach, no to jest zabójcze, to jest naprawdę zabójcze, ale wracając do mikro i makro, bo ja nie skończyłem, to właśnie często można mieć dylemat, co jest ważniejsze. No i wydaje mi się, że w StarCraftie sytuacja wygląda tak, że makro jednak mimo wszystko jest ważniejsze, o ile w WarCraftie trzecim mikro wydaje się istotniejsze, bo tam jest bardzo wiele takiego właśnie takich star, gdzie mikrowanie jest istotne, gdzie ocalenie jednej jednostki może być bardzo, bardzo ważne, a tutaj tymczasem ci Marysi oczywiście giną masowo, wdowie miny giną masowo, no i nadciąga liberator nieprzyjaciela. Próba zatrzymania tutaj ekspansji się uda się ta próba. No i brakuje wikingów, nie, mam jednego wikinga, on wystarczy, żeby strącić ten liberator, tak. Dwa wikingi w tym momencie są dla mnie wystarczające. To, co ma przeciwnik, ta horda wikingów jest z całą pewnością no zbyt dużą ilością, co jednak zostało wymuszone przez te krążowniki. No i to jest właśnie strasznie wredne w tych krążownikach, że one rzeczywiście wymuszają tego rodzaju grę. Ajajaj. Nie, on nawet nie zdołał oddać strzału, więc on nie wyrządził mi zbyt dużych strat. No i co mamy? Mamy +1, +1. Na razie niemrawa rozgrywka. No i makro zdecydowanie na moją korzyść. Cztery bazy nieprzyjaciela, przy czym ta czwarta dopiero się buduje, ona się buduje krzywo. Ile on ma? 49 ERK, tymczasem u mnie 62 ERK. No i tak, mam tutaj trzecią, która jest całkowicie, saturacja jest tutaj całkowicie maksymalna. Tutaj mamy w tym momencie jeszcze czwartą, przeciwnik to wszystko oczywiście skanuje, wie co się święci. Jest czwarta baza, która zaczyna swoje funkcjonowanie, dwa razy ERK, które nic nie robi. Piąta baza tutaj, tylko postawiona, szósta tutaj, no i naprawdę można działać. Ja wiem, że przeciwnik stawia tutaj czwartą i chce za wszelką cenę tą czwartą bazę mu zablokować. No to będzie już zdecydowanie wystarczająco duża przewaga. O, liberator się rozstawia. No jak przebiegnie to starcie, to jest pytanie. Mnóstwo i... No horda czołgów, to jest przerażające. No i ja to wszystko niestety engage'uję. Fatalne micro. Widzicie, jak źle tutaj zagrałem? No to się strasznie rzuca. Nawet jeżeli nie wiecie, nie macie pojęcia o StarCraftie, no to sami widzicie, jak źle to zagrałem. Zabiłem trzy czołgi bodajże i straciłem całą armię, jaką tutaj posiadałem w tej chwili. No problem polega na tym, że mam przewagę w makro. Mam, patrzcie, ile mam raksów, jeżeli chodzi o... 5 raksów. Mam tylko jeden port gwiezdny, ale to powinno wystarczyć. Raz fabryka. No ja jestem bardzo szybko w stanie nadrobić te straty. Szczególnie, że tutaj jeszcze dochodzą wdowie min, ajajaj. Ta jedna wdowia mina zabiła 5 w tym momencie. No i po raz kolejny engagement, kiedy przeciwnik nie był rozstawiony. Udało się zniszczyć wszystkie czołgi poszły, padły martwe. No i armia nieprzyjaciela skasowana w momencie, kiedy on miał przewagę liczebną.
To było zdecydowanie, to był zdecydowanie dobry engagement, mimo że straciłem wszystko, mimo że tutaj oczywiście tracę jeszcze ERK, ale tego się nie obawiam, bo wiem, że w makro mam przewagę. Czwarta baza przeciwnika nie działa, on nadal próbuje atakować. On chce chyba za wszelką cenę zakończyć grę w tym momencie, kiedy przebił się przez te moje główne siły, no ale nie, ja mam zbyt dużo budynków produkcyjnych, zbyt wiele baz, o których on nawet nie ma pojęcia. Zobaczmy na jego wizję, on wie tylko o tej bazie, ja tymczasem mam tą, tej się na pewno spodziewa. Jestem na 100% pewien, że tego nawet nie skautuje, bo tej się spodziewa. Tutaj ma jeszcze, jest moja kolejna baza, która nie pracuje, ale stoi. Tutaj także, a on przeciwnik tymczasem nie ma o tym zielonego pojęcia. Jakieś samotne RK tutaj się wypuściło. No i zrobiony kruk. Jest wreszcie kontra na te wszechobecne wdowie miny, które tutaj przeciwnika naprawdę boleśnie pokarały. Podchodzi kolejna ofensywa. No i w bardzo, ajajaj, nieprzyjemnym miejscu czołg rozstawiony. Nie wiem, czy ja w to zengage'uję, czy nie. Mam +2, +2. Przeciwnik tymczasem +1, +2. No i ostatecznie, po raz kolejny, ta czwarta baza prawdopodobnie padnie. A nie, jednak engagement. Wchodzi anti-armor missile. No ale nie. Mam lepsze ulepszenia, mam zdecydowanie więcej jednostek. Mam tutaj świeże, cały czas świeże, świeże wsparcie. Więc no nie, tego przeciwnik nie jest w stanie w tej chwili zakończyć. No i on tymi oddziałami, które zostały tutaj zgrupowane, wycofuje się do swojej trzeciej bazy. Czwarta działa, no rzecz w tym, że ona oczywiście jest boleśnie źle rozstawiona i te ERK muszą przebywać dłuższą drogę, żeby przynosić surowce. Nadprodukcja gazu, jeżeli chodzi o przeciwnika, a tymczasem minerałów brakuje. Minerałów rzeczywiście brakuje. U mnie sytuacja zdecydowanie korzystniejsza i jednak, patrzcie, centrum dowodzenia przetrwało, ale ja go chyba nie naprawię, ono wybuchnie. Naprawdę, chyba tak będzie. Próba skontrowania oczywiście tego, co tutaj się działo. Jakiś samotny Marines leci na zwiady. Próba skontrowania. Ja chcę za wszelką cenę zniszczyć czwartą. Wiem, że tutaj nic się nie dzieje, bo mam te wdowie miny, które oczywiście mi tutaj pokazują wizję. Tutaj wiem, że też się nic nie dzieje, bo tędy przechodziłem. No i uda się. Ta baza zostanie... A, czy nie? Sam nie wiem. O, bardzo ciężka sprawa Liberatora, ale no, zdołałem umknąć Liberatorom. Pytanie, czy uda się to zwyciężyć, biorąc pod uwagę fakt, jak dużo Marinesów ma przeciwnik. No nie, nie uda się tego zwyciężyć z całą pewnością. Nie udało się. Wszystko ze względu na fakt, że mimo lepszych ulepszeń nie wygrałem tego, bo przeciwnik miał samych Marinesów, ja miałem jednak armię opartą głównie na Maruderach. No a Marinesi oczywiście w pojedynku 1-1 z Maruderami przy podobnych ulepszeniach oczywiście wygrywają. Mają zdecydowanie... No i tak, ta baza padła, nie naprawiłem jej. Fatalnie. Dwa Liberatory wbijają się w moje pozycje. Ja oczywiście jestem przygotowany na tą kontrakcję. Spodziewam się przeciwnika. Wiem, że spokojnie jestem się w stanie obronić i mam +3, +2 w tym momencie, więc ulepszenia znacznie, znacznie lepsze. Na czołgu on nie ma żadnych ulepszeń. Ja tymczasem mam na pojazdach +1 do ataku, więc to też mi coś pomaga. No tutaj drobne straty. 4+6, 10 RK zabitych, więc wcale nie takie drobne te straty. No problem polega na tym, że ja nie mam żadnego... To wygląda zabawnie, kurczę. Żadnego nie mam tutaj wikinga, który mógłby pościągać te Liberatory. No i muszę podchodzić właściwie całą armią. No nie, no czołgi mogły zostać, Marinesami mogłem tylko polecieć. Byłoby to zdecydowanie wydajniejsze. No rzecz w tym, że ten Liberator tutaj za wiele nie podziała, no bo tutaj produkcji już... Znaczy, wydobycia już nie ma, produkcja jest, ale... Okej, no coś może podziałać. On się rozstawia tutaj tak zupełnie przypadkowo. No ale jeden samotny Marines jest na pozycji. Jest na pozycji, odpala steampunk. I próbuję zniszczyć tego Liberatora. Coś się chyba nie uda. No tutaj... O, wiecie co tu się stało? Muszę to cofnąć. Muszę to odrobinkę cofnąć. Bo to była naprawdę zabawna akcja. Czekajcie, bo tam tu jest ten engagement. Ja się wycofuję. O! Straciłem tutaj z 10 RK, naprawdę. Ja mam w tym momencie 47 do 44. Ja straciłem naprawdę z 10 RK. Wysłałem je, widziałem, tutaj wydobycie się zakończyło. W mainie też się zakończyło. Chciałem ich wysłać tutaj, do tej wysuniętej, agresywnej bazy. No ale przeciwnik akurat stał w tym miejscu i wykończył wszystkie moje RK. No tutaj pościg za Liberatorem trwa. Mam lepsze ulepszenia. Mógłbym spokojnie pokusić się o zakończenie tej gry. Mam w dalszym ciągu lepszą ekonomię. No, czołg został zniszczony. On nie jest jakoś super istotny, więc to nie jest jakaś sytuacja, z powodu której można by rozpaczać. No i ostatecznie Liberator kończy martwy, zestrzelony przez wieżyczkę. No kolejny engagement się szykuje. Odpalony steam. Czołg przeciwnika nie został rozstawiony. Anti-armor missile siadł idealnie, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy z całą pewnością. Mimo że znowu nie zmajkrowałem tego jakoś super perfekcyjnie, to nie zmienia faktu, że przeciwnik nie miał absolutnie żadnych szans zwyciężyć tego starcia ze względu na ulepszenia. 3-2 przeciwko... też 3-2 w tym... a jednak...
No i przeciwnik po raz kolejny zbiera swoje oddziały. Ja chcę zniszczyć czwartą. Zaczynam stawać tutaj wieżyczki ze względu na fakt, że wiem, że przeciwnik ma sporą ilość wikingów. I chcę to skontrować po prostu obroną statyczną, zmusić przeciwnika, żeby przeszedł tutaj, żeby się ustawił, żeby się pokazał z całą swoją armią. Ja wiem dokładnie, co ma i podejmuję decyzję, żeby obejść jego oddziały, nie atakować czwartej, tylko uderzyć tędy, albo na trzecią, albo na naturalną. Tutaj w dalszym ciągu nie ma nic, te dwie samotne wdowie miny. One zrobiły świetną robotę, mimo że nie zabiły ani jednego przeciwnika. No i wchodzimy. 3-2 gotowe. I tej trzeciej bazy, która jest w pełni tutaj obsługiwana praktycznie, nie broni absolutnie nic i ona zostaje totalnie zniszczona. Przeciwnik musi teraz do mnie podchodzić. Mimo że to jest jego teren, to on musi do mnie podchodzić. A podchodzenie pod czołgi, pod 5 cholernych czołgów, 6 cholernych czołgów rozstawionych, no to nie jest łatwe, chociaż liberatory z całą pewnością mogą tu pomóc. Ale patrzcie, co się wydarzy. Ten samotny maruder uratował te czołgi tak naprawdę, bo gdyby go tu nie było i gdyby on nie sfokusował tego ostrzału, to straciłbym, przypuszczam, że ze 3-4 czołgi od tych liberatorów. Wbijam się do głównej bazy, próbuję zamknąć produkcję przeciwnikowi. Tutaj nawet jakieś wydobycie jeszcze się odbywało. No i tak naprawdę to jest koniec. Tutaj przy okazji zniszczyłem także command center. Przeciwnik ma wydobycie tylko tutaj. Mam mnóstwo surowców, ale... ale tego już nie zdoła. On nie zdoła wygrać tego starcia. On nie zdołał wygrać tego starcia. No i to jest GG. Z całą pewnością niszczę mu w tym momencie produkcję. Nawet to wydobycie nie jest w stanie. To wydobycie nie jest w stanie mu za bardzo pomóc. Tyle. Naprawdę fajne starcie. Naprawdę bardzo, bardzo fajne starcie. Bo właśnie takie lubię. Takie będę zamierzał wrzucać na kanał, gdzie... bo ja, jak wiecie, gram agresywnie. Bardzo często wygrywam rozgrywki, albo przegrywam wcześnie. Czyli jak robię ten fake Reaper Rush, bardzo często to wystarcza, żeby przeciwnika pokonać. Ja tutaj mogłem to wygrać. Gdybym lepiej zmajkrował, mógłbym to wygrać. Gdybym nie pozwolił zbudować bunkra, opcjonalnie zabił tych marinesów, którzy szli do bunkra, opcjonalnie tutaj, jak zaatakowało mnie 4 marinesów, ja miałem 3 Reaperów, mogłem wygrać to starcie, bez problemu. I to bez strat prawdopodobnie, jeżeli dobrze bym zmajkrował oczywiście. Więc dało się to zakończyć, ale właśnie chciałbym wrzucać takie rozgrywki, które się nie kończą w 5 minut, czy tam w 3 minuty. No w 3 może nie, ale w 5. Nieraz się kończą w 5-6. Więc wolę wrzucać takie długie, gdzie no ten fake Reaper Rush nie do końca działa, ale jest jakiś follow-up w postaci makro i później bardzo fajna, długa rozgrywka. No i te wdowie miny, te dwie wdowie miny. To, czy to jest MVP? Nie wiem, czy te wdowie miny, czy tamten krążownik, który tutaj porobił takie straszne rzeczy w tym miejscu. No, wymyślcie mu nazwy w komentarzach. Jakaś nazwa dla naszego krążownika, który tutaj porobił świetne rzeczy. Ten drugi niewiele zdziałał, on tam zginął bardzo szybko, ale ten jeden, który tutaj pozabijał naprawdę sporo RK, sporo marinesów i tutaj przeciw... i wymusił granie wikingami, to też jest ważne, nie zapominajmy. Wymusił granie wikingami, które jak przerzuciłem się na marinesów, no te wikingi no, przestały być jakby użyteczne. Więc no te krążowniki to jest naprawdę świetna sprawa, strasznie denerwująca. No i to jest obecnie meta. Bardzo często właśnie się pojawiają turtle, którzy spamią krążownikami. Jest strasznie ciężko to skontrować, bo nastawiają wieżyczek, tylko harasują tymi krążownikami, uciekają później od razu pod wieżyczki i naprawdę jest strasznie ciężko to zniszczyć. Więc tak, no ja sobie z nimi radzę tak, że ich po prostu przyraszowuję i wykańczam, zanim krążowniki w ogóle się pojawią. Tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.